Dzień dobry Państwu. No, niestety trzeba będzie częściej teraz na bieżąco jak gdyby odnosić się do spraw bieżących, bo no, dynamika jest spora. A proszę Państwa, właśnie paradoksalnie ten młyn i miszmasz, jak jest w polityce, i to właśnie w środowiskach tych uważających się za patriotyczne, gdzie jedni siebie zwalczają, i drugich zwalczają i nie wiedzą w końcu, kto jest wrogiem i o co tu chodzi. Używają epitetów bardzo niezręcznych wobec siebie, nie umieją tego wytłumaczyć. To wbrew pozorom prowadzi ku dobremu. Dlatego, że jest szansa właśnie, że przy tej krytyce czy powstania, czy bohaterów, czy różnych opcji politycznych związanych z powstaniem warszawskim, to mimo to, że żydowszczyzna ma tutaj pełnię władzy, media oraz autorytety ze wszystkich stron, to w tych przekłamaniach się gubi, w argumentowaniu się gubi, jest szansa przy tych wzrastających emocjach na ujawnienie prawdy i na zdemaskowaniu po prostu tego, co ja mówię, w ten sposób, jak ja to przedstawiam. Dlatego no, trzeba będzie tutaj to komentować oraz pokazywać te elementy. Bo tu cały czas będzie gorący temat, proszę Państwa, no przecież idzie rocznica września, inne takie ważne jakby wydarzenia i to trzeba naświetlać. Więc tutaj kwestia tego pana Sibora Rylskiego, który, proszę Państwa, no obraża polski mundur, bo uczestniczy w nim w spotkaniach z rocznicy Powstania Warszawskiego. No to już jest to prowokacja i kompromitacja. No taka prawda jest. Ja tu nie będę tego wyjaśniał, no proszę sobie skojarzyć. No jak powstanie warszawskie, tą hańbę, to wywleczenie ćwierć miliona na śmierć po prostu dziennych ludzi i wysiedlenie miliona ludzi z Warszawy, no bo taka prawda jest, na tułaczki, jak można przepisywać, że to jest bohaterstwo. I odwrócenie losów Polski, niewykorzystanie później szans, aż do dzisiejszego dnia. Natomiast te słowa, no można się śmiać z tego, że te słowa Sibora o krzykach komuna wobec nich, że on się o to obraża, no to przecież to jest ich Żydów właśnie efekt ich działalności, no kształtowaliście nas zawsze tymi samobójczymi mitami i młodzież z przyzwyczajenia już nie wie, no musi krzyczeć o tej komunie. Bo my cały czas zwalczaliśmy tą matkę karmiącą PRL, gdzie po prostu był dobrobyt, tak trzeba powiedzieć. No taka jest prawda, bo było zabezpieczenie każdego od urodzenia do śmierci, każdego Polaka pod względem wykształcenia, pod względem świadczeń socjalnych, pod względem pewności nawet zamieszkania, można powiedzieć. A teraz ty, szmato żydowska, każesz uznawać obecne rządy żydowskie i wielbić jako najlepiej wybranych rządzących samodzielnie, bo wtedy to było ustawione przez jakiegoś tam, nie wiem, no jakiegoś wampira z Azji przyjechał i posadził ludzi, jakichś tam swoich golemów. Za samo to trzeba by ciebie za jaja powiesić, ty stary zgredzie, ty żydowski. Ale oni się już gubią i nie wiedzą już, jak kierować tymi emocjami, proszę Państwa. Także młodzież no to tylko jakby załapała. To proszę Państwa, to tylko wystarczy tutaj zmienić słowa komuna na żydowszczyzna i żydomafia. I precz z żydomafią, precz z Żydami, precz z pejsatą hołotą, która nas unicestwia. Bo powstańcy, jeżeli jacy zostali i wmanewrowani i załóżmy coś tam chcieli, uważali, że robią dobrze, to jedyne, co mogą w tej chwili zrobić, jeśli mają resztkę honoru i polskości, to klęknąć przed narodem w każdą rocznicę, w godzinę powstania i prosić naród o przebaczenie. Za swój niecny czyn wobec Polski i narodu. Jedyne, co mogą zrobić. I że teraz mamy stan kompletnego upadku państwa, bo to jest
Właśnie ich idea zwycięża to. Ten upadek to jest zwycięstwo ich idei, tak jak wtedy te zniszczone mury. I do tego dojdzie, proszę Państwa, że będą musieli klęknąć wszyscy. Dlatego ja uważam, że ten cały galimatias to jest korzystny, który w tej chwili się dzieje. No bo proszę Państwa, oni się demaskują, już nie mają czego się czepić i to po prostu prawda wychodzi. I sięgnijcie Państwo do tych wszystkich moich felietonów, które tutaj dawałem, czy nawet tekstów sprzed paru lat, które tam pisałem. No proszę Państwa, ja przecinka nie muszę, no może przepraszam przecinka, no bo wiadomo, każdy ma jakieś błędy, robi, ale w sensie idei, w sensie sformułowań. A co gada Rylski? No proszę, proszę sobie posłuchać, no. Że doczekaliśmy się wspaniałych czasów. No proszę Państwa, grzebiący w śmietnikach, samobójstwa, facet i to nawet można powiedzieć przedsiębiorców, nie wytrzymuje obciążeń, niepłaconych faktur, innych rzeczy, wysadza się w powietrze, zabija się, skacze, zabija matka dziecko, ćwiartuje. To nie są psychicznie chorzy. To są ludzie, których po prostu system wartości się zawalił, a byli całkowicie przy pełni zmysłów. Zmysłów. Więc za te słowa, że doczekaliśmy wspaniałych czasów, prawda, Sibora Rylskiego, to ja sam bym mu jaja odciął, proszę Państwa. Powinien wisieć za jaja na drzewie, jako potworna zmora żydowska, jako oszczerzenie. A ci wszyscy, którzy są z tego dumni, podobnie. I on jeszcze mówi, że oficerowie, i to mówi jako obraz dumy, strzelali do siebie, kiedy upadał po prostu ta kampania wrześniowa upadała. I to da jako przykład. A miesiąc wcześniej właśnie ci oficerowie, którzy pod koniec września tam próbowali samobójstwo popełnić, po burdelach w Warszawie się bawili i śmieli się z Hitlera i w ogóle. Bo tam właśnie zdobywali ostrogi i swoje szlify, prawda? No bo jak dzisiejszą zagładę można określić wolnością, a tamto niewolą i strasznymi czasami, lata PRL-u. Gin przepadnij, żydowska kurwo, tak ci powiem, Ściborze Rylski. Bo co robili powstańcy? Walczyli o wolną Polskę z wyzwolicielami Polski. I tak się dzieje do dzisiaj, proszę Państwa, i tak było i za Napoleona. Cały czas ma żydostwo i ten kościół wymanewrowywał przeciwko własnej racji stanu. I to trzeba zrozumieć i kamień na kamieniu ma nie zostać żadnej kapliczki w Polsce. Wszystkie te krzyżyki wypierdolić z Polski. I te wszystkie książki, te Biblie, te szmatławce. Naszczać, nasrać na to, podpalić i prochy, nie wiem, co z tym zrobić. A oni niech tak dyndają ci tam w sukienkach co 5 metrów, czy tam co drugi słup. Ale wolność czasami idzie takimi pokrętnymi drogami, że my musimy zwalczać swoją rację stanu, proszę Państwa. No i proszę Państwa, więc jeżeli tylko sobie ludzie uświadomią, że komuny nie ma, znaczy komuna. Komuna to jest przepiękne słowo. Oznacza wspólnotę, wspólnotowość, wspólne działania, wspólny rozwój. I człowiek nie może żyć inaczej. Jak jesteś przeciwko komunie, to znaczy, że jesteś przeciwko człowieczeństwu. No taka prawda, czy przeciwko socjalizmowi. Czyli przeciwko działaniom prospołecznym, dla dobra społeczności, w której żyjesz. I tak należy krzyczeć od X wieku, ale żydowszczyzna nam to przesłoniła. Niech więc Polacy nie tracą nadziei, bo teraz to się zaczyna po prostu przejaśniać. No. Na razie jeszcze oczywiście naród nie ma instynktu samozachowawczego. Nie rozgląda się chociażby wokół, no nie widzi chociażby Francji, że jednak Francja zrozumiała, że tylko w socjalizmie może być rozwój. Jaki by on nie był, ale jednak czy to żydomasoni nawet rządzą, ale oni muszą prowadzić w kierunku jakby ratowania warstw i dawać równe szanse warstw najuboższych. A my jesteśmy zbiorowiskiem na razie po prostu atomów. No, nie ma narodu. Ale mamy jeszcze tam etykę, moralność, mimo tych programów takich jak Żyzga czy innych strzelających, że wszyscy na jedni na drugich napadają i tylko kradną majątki. Tak, no taką coś nam chcą tutaj spowodować, że tylko to istnieje w Polsce i wśród Polaków.
że no jest to zagubienie totalne w żydowszczyźnie. No, bo choćby tutaj wróćmy jeszcze do, właśnie do tego Stalina i PRL-u. No, nie można jeszcze tak analitycznie o tym mówić. Więc co, te bezpłatne leki były niewolą, bezpieczne granice, świadczenia, stypendia, nauka, rozwój, praca, to trzeba zwalczać. No ja wiem, że proszę Państwa, te uderzenia na ZUS, jakie idą, to są przekłamania. ZUS jest najlepiej funkcjonującą przedsiębiorstwem w Polsce w tej chwili jeszcze, dlatego że zabezpiecza te świadczenia, chociaż jest strasznie zniszczony. Najpierw uderzył w niego Rakowski w 1989 roku, przekazując część pieniędzy na jakby nieuzyskane opodatkowania, bo zwolnił właśnie tych, którzy nadmiernie się bogacili w 1989 roku, więc tu musiała powstać dziura, no i później te następne już rządy były po to, żeby zniszczyć system ubezpieczeń społecznych. Proszę Państwa, więc trzeba rozliczyć całe to dziadostwo, tak jak powiedziałem, kije bejsbolowe i od szczebla radnego idziemy po kolei i rozwalamy każdy łeb. Do szczebla łącznie Strasburga, a Obama to jego to zje własny naród, ten afroamerykańsko jakiś tam bejsaty. Więc proszę Państwa, to było potwornością. Ja pamiętam nawet, proszę Państwa, jak byliśmy zagubieni. No przecież mój ojciec i w tajnych komórkach AK i prawda, ukształtowany tak człowiek był. I ja pamiętam, jak on się wściekał, kiedy właśnie, bo u nas była bieda. No, jednak ojciec troszeczkę tam go za to występowanie przeciwko komunie, no przecież był tam troszeczkę maltretowany, nie będę tu wracał, bo ja to już wcześniej dokładnie opisałem. Natomiast no, nawet na półkolonie, jak mnie mama skierowała właśnie w tajemnicy przed ojcem, no to przecież on się wściekał, że jak to od komunistycznego rządu on może wziąć jakieś świadczenia, jak on z nimi cały czas walczył. No więc proszę Państwa, to skrzywdzić własne dziecko nawet trzeba. No to taki Abraham, no proszę Państwa, no to się takie rzeczy się dzieją. W Polsce jeszcze w mentalności u wielu ludzi to trwa dalej. I nie było, to było potwornością, bo dawano nam emerytury, dawano nam ten ekologiczny transport był rozwijany, czyli kolej. Ja nie wiem, dlaczego kolej niszczyli, jak oni niby występują za ekologią i nawet podatki każą płacić za CO2. A tutaj zlikwidowali PKP. Przecież tutaj było 320 par pociągów w Katowicach na dobę. No to przecież były rzeczy niesamowite, które się działy. A teraz, ja nie wiem, czy 5 pociągów do Katowic przyjedzie w ciągu dnia. No tak się rozwinęła ta właśnie cywilizacja. Jak wejdziesz do każdego miasta, jak nawet do Krakowa kiedyś się wysiadało na dworcu, no to widziało się no już jakiś coś troszkę jakby tej kultury, jakiś neoklasycyzm chociaż czy coś. A w tej chwili to oni aluminium, szkło i chińskie świecidełka wszędzie. No i to jest Kraków. Zupełnie tak jak w tych hotelach luksusowych. Gdziekolwiek tam do Holiday Inn czy coś, to tak samo to łóżko stoi, tak samo telewizor. No przecież jak można w czymś takim żyć? Ja nie rozumiem. No to są jakieś golemy, ci właśnie milionerzy czy coś, że oni się w tym dobrze czują. No ja mówię, że ja z Izą to sobie jeździłem, po górkach chodziliśmy, no to tam ja wiem, no każde drzewo jest jakby inne, do każdego się możesz przytulić, może się troszeczkę nawet pobrudzić. Powąchać to. A co, jak ty proponują jakieś takie pierdoły? Że ty to, jak ty to możesz lubić? Ale nie wiem, ja jestem jeszcze jakby człowiekiem, no a wy to ja nie wiem, jakie produkty jesteście i czego. No. I tam to było złe w komunie, natomiast teraz to właśnie to wszystko jest przepiękne. No i nie było potwornością na przykład win, mordowanie ludności cywilnej, próba wywołania trzeciej wojny, Patton z tą swoją obsesją, unieważnienie Jałty i dzisiejszych granic, Brygada Świętokrzyska współpracująca z gestapo, i współpraca partyzantów z Abwehrą i gestapo, bohaterów żydowskich uważanych za Polaków, ten kościół, list zdrady biskupów 1965 roku. Gdy jeszcze episkopat nie uznał granicy na Odrze i Nysie, już taki list napisał. I proszę Państwa, no więc widać, ile jeszcze tych tematów jest nieposłoniętych. Jak oni to próbują zametłać i zagłuszacze polskości, ale już się gubią, bo argumentów im po prostu nie staje. Całkiem nie staje.
zupełnie jak tym profesorom z telewizji Trwam, którzy zgubili po prostu prawie cały swój życiorys, no bo oni nie widzą PRL-u. A skąd te tytuły profesorskie? Alzheimer super. Więc tak widać z tego, że ta moja rola tutaj to jest niewielka, aczkolwiek konieczna i sukcesywna, proszę Państwa. Wystarczy tu takie tylko drobne punkty pokazywać i Polacy już za tym właśnie teraz pójdą już w sposób oczywisty. Ja już się teraz nie martwię. Bo jeszcze tutaj właśnie ta młodzież patriotyczna skończy chyba w tym roku tą skróconą historię Polski, gdzie te elementy właśnie takie kontrowersyjne właśnie będą jakby uwidocznione i naświetlone właściwie. No ale już można sięgać, ja przecież w tych swoich książkach daję tam odniesienia, linki do różnych dobrych książek. Na przykład jest taka książka chociażby Piotra Żaronia, Polityka wschodnia Sikorskiego. Warto zobaczyć właśnie, jak to się, to szmatłactwo andersowsko-żydowskie i to się ciągnie do dzisiaj właśnie. Bo to było później przyczynkiem też, że opcja Sikorskiego, skoro upadła, no to musiało powstać Powstanie Warszawskie, czyli całkowicie opcja zagubienia Polski zamiast jej rozwój. No i dlatego, proszę Państwa, no w tym zagubieniu ja mówię właśnie, że jesteśmy zagubieni i tu chodzi o to, że się narzuca pytanie, że w świetle tej dynamiki zdarzeń i tych różnych rozczarowań rzeczywistością i szeregu innych rzeczy, że dlaczego nie chcecie prawdziwej rewolucji tutaj, prawda? I to przy takim nabuzowaniu temperamentu i sytuacji ekonomicznej. Bo przecież dalej, proszę Państwa, no dalej widać, że jest źle. 80% badanych jest, uważa, że za PRL-u było lepiej niż teraz. Ale każdy się boi mówić dobrze o komunie i PRL-u i socjalizmie. No ja tego po prostu nie rozumiem. No przecież tylko taka droga jest. Francuzi się nie boją nawet z tytułami wybierać socjalizm. Bo socjo to znaczy dla dobra społecznego. No nie chcesz dobra społecznego. Nie chcesz tych równych szans i możliwości wszędzie, w życiu, w szkole, w pracy, czy z miliarderem, czy z obcym językiem angielskim, żebyś miał też konkurencję. I musimy to osiągnąć i ten zrównoważony rozwój umiejętności i talentów, a także zabezpieczenia ułomnych i innych historii. Proszę Państwa, to nie jest wydziwianie jakieś tam, czy jakiegoś tam jednego, jakiegoś tam Stalina, czy Pawki Morozowa, czy kogoś tam, jakiegoś złego człowieka, czy pięciu, czy grupy jakiejś. Tęsknota do sprawiedliwości społecznej to jest stała domena ludzi sprawiedliwych i godnych. Pamiętaj o tym. Zastanów się, czy ty na pewno jesteś godny i sprawiedliwy, jeżeli odrzucasz komunę i socjalizm. Nad tym się po prostu najpierw zastanów. Bo już czy w starożytności, proszę pana, no ja już nie mówię tam państwo Platona, czy nawet starożytny Egipt, proszę Państwa, średniowiecze, renesans, nawet okres dyrektoriatu, współczesność, ale można również w azjatyckich systemach to bardzo wiele rzeczy znaleźć. W hinduizmie i w innych. Ja nie mówię, że jako, ale jako elementy, prawda, dążenia do tego, bo to jest taka wieczna poczucie szczęścia, to nie tylko młoda dziewczynka, to nie tylko chce być królewną, ale również użala się nad kotkiem, nad pieskiem, nad czy chłopiec. I dlaczego ludzie wywołują wojny? Takie zadają bardzo często młodzi pytania i to nawet mimo to, że teraz już bajki są zaśmiecone, że tam wszędzie robale, zniszczenie, zabójstwo, strzelanina już w komputerze od trzeciego roku życia się proponuje, to mimo wszystko tego człowieka nie zabijesz w człowieku. Ja to ciągle mówię, bo historia ludzkości o tym świadczy i teraz to właśnie żydowszczyzna upada, a nie ludzkość. Oczywiście oni cisną, oni nas doprowadzają. Proszę Państwa, ja Państwu powiem, byłem świadkiem takiego zdarzenia, że właśnie wśród tych bezdomnych, którzy mieszkają gdzieś tam pod mostem w pudełkach tekturowych, no ale to jest jakaś tam konkubina, to ona bardzo ładnie tam posprzątała, no bo miała być tam wizyta chyba telewizji czy coś. I proszę Państwa, i kończy to sprzątanie tu, nie zaśmiecać mi, jeszcze sztuczny kwiatek przypina tam gdzieś na ten. Czyli to poczucie piękna, w jakie ono by nie było, ono zawsze w człowieku istnieje i nigdy człowiek tego nie zgubi. Szlachetności, oddania,
Czy zdarzyło się, że gdzieś tam jakiś nawet biedny bezdomny oddał tam gdzieś, znalazł 20 czy ileś tam tysięcy dolarów, czy 50 i poszedł i oddał na policję? No przecież to, proszę Państwa, to są rzeczy świadczące o bardzo wysokim poziomie tych ludzi i my musimy to rozumieć. Dlatego ja mówię, że każdy, ja płaczę nad każdym samobójcą, biednym, który z przyczyn społecznych zamiast pójść i nie wiem, no zabić go obojętnie kogo, czy swojego radnego, czy policjanta, czy nadarzającego się, no pierwszego jakiegoś tam przedstawiciela władzy, to targa się na siebie. I to musimy w sobie odblokować. Więc dlatego nie należy krzyczeć precz z komuną, tylko za komuną, precz z żydowszczyzną. Jak można wyśmiać takie piękne hasła właśnie, jak mówiłem, jak komunizm czy socjalizm? Bo to jest zdumiewające, wyszydza się to nawet w zapisach konstytucyjnych i symbole tych idei pięknych, młot, sierp, sól ziemi, no proszę Państwa, i za to ginęli ludzie, szli na lufy karabinów, a proponuje się szczurzą żarłoczność i oszustwo doprowadzające świat do upadku i to się dalej wielbi tu w naszym tym potężnym 30-milionowym narodzie, no bo ja wiem, te 8 milionów to jest zwolenników żydowszczyzny i Żydków ukrytych, no to ja ich przekreślam. No. Zgadza się, no każda formacja może być dobra czy zła. Ja formę socjalizmu, nie tej walki klas właśnie takiej, że trzeba przez walkę do czegoś dojść, tylko właśnie przez wspólnotę, wspólną pracę i rozwój, wywrzeć presję. Ja proponuję ten socjalizm dynamiczny, on nie zabija indywidualizmu. No trzeba po prostu pewne rzeczy proste zrozumieć. Zgadza się, no ja już spotykam dużo tutaj, oprócz tych, no, tych zakompleksionych wyzwisk tutaj, no które... No po prostu nawet wycina, bo no ale nie wszędzie, bo tam, proszę Państwa, no szkoda nawet na to czasu. Ale z różnych środowisk już widzę, że ludzie zaczynają rozumieć, o co chodzi i z różnych krajów, prawda, i oglądają te felietony, no i traktują je poważnie. Tak, proszę Państwa, bo jestem poważny i można mnie rozliczać z całej mojej działalności i z wszystkich moich wypowiedzi. A że traktują mnie poważnie, to nawet mnie poważniej traktują niż za komuny, można powiedzieć, bo za komuny nadawałem na komunę i nie traktowali mnie poważnie. A no i może dobrze właśnie. A teraz, kiedy odsłaniam tą żydowszczyznę, no to jednak czasami mnie tam przesłuchują, no, w prokuraturze. No. Więc znaczy, że mnie traktują poważnie, czy tam donosy na mnie ślą do prokuratury. No, czyli rosnę w siłę, można powiedzieć. I proszę Państwa, my musimy znaleźć wyjście i mamy właściwą i wartość i doświadczenie, żeby wyjść i odpowiedzialność, żeby wyjść z tego upadku cywilizacyjnego, które nam Żydzi zgotowali. Bo proszę Państwa, no obojętnie jakie masz poglądy, no to trudno, żebyś nie widział upadku Polski od 23 lat. No i mówienie przez no, takiego niby zasłużonego generała Sibora Rylskiego, że teraz jest wolność i wspaniałość. No proszę Państwa, no co będę tu więcej komentował? No ja już jestem wygrany. No. Sami Państwo widzicie. No. Oczywiście to było niby sprytnie robione, bo oni obalili właśnie socjalizm rękami klasy robotniczej, ci ukryci Żydzi przez te kory, później Żydek Jaruzel przez dziesięciolecie przygotówkę robił dla przekazania Żydom pełni władzy. No i teraz to już jest pełna hekatomba, bo musi być, no bo Żyd inaczej nie potrafi rządzić. No. I brak dociekliwości powoli ustępuje i tutaj będziemy próbowali to troszeczkę próbować na bieżąco wyjaśnić i tę nitkę prawdy wysnuć z tego kłębka pomieszania i poplątania. No i dziękuję za uwagę i proszę o rozwagę.